W tym tygodniu cieszyński magistrat pochwalił się zakupem dwóch nowych autobusów. Zdecydowaliśmy, żeby w tym roku jeszcze zakupić dwa nowe autobusy w ramach funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ze względu na to, że na dzień dzisiejszy tabor, który obsługuje komunikację miejską publiczną w Cieszynie, to jest 20 autobusów, natomiast przez ostatnich, jak dobrze pamiętam, 6 lat nie było kupowanych nowych autobusów. W związku z potrzebami, jakie mamy w mieście i w zakresie rozwoju komunikacji publicznej, zdecydowaliśmy o zakupie dwóch nowych autobusów marki Solaris. To są autobusy, jeden 12-metrowy, drugi 10,5 metra, żeby mogły obsługiwać komunikację miejską w Cieszynie, lepiej, w lepszym standardzie służyć mieszkańcom. Autobusy trafiły do nas w ubiegłym tygodniu. Jesteśmy po wszystkich formalnościach finansowych, organizacyjnych, prawnych w zakresie rejestracji i już od początku tego tygodnia mieszkańcy mogą je spotkać na ulicach Cieszyna. Silniki dieslowskie Euro 6, natomiast opracowujemy taki materiał, dokumentację, analizę kosztów i korzyści, z której nam wyjdzie docelowy, najlepszy środek napędowy, czyli jakie silniki będą w Cieszynie mogły być używane. Rozważamy silniki hybrydowe i elektryczne. Będziemy w przyszłym roku składali wniosek o dofinansowanie na pewno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o zakup kolejnego autobusu, ale myślimy o takim sposobie organizacji czy zakupu autobusów, żeby każdego roku przynajmniej dwa autobusy móc kupić na potrzeby komunikacji miejskiej w Cieszynie. Koszt jednego takiego autobusu to około 1 000 000 zł. Dla przykładu hybryda około 2 000 000 zł, autobus elektryczny około 3 000 000 zł. Więc biorąc pod uwagę potrzeby, jakie mamy na dzień dzisiejszy i jakość taboru, a ona nie jest dobra, zdecydowaliśmy się na zakup autobusów dieslowskich. W 100% koszty pokryje Zakład Gospodarki Komunalnej, a z budżetu miasta będzie to finansowane w ramach rekompensaty na realizację zadania komunikacja publiczna. Poprawi się komfort jazdy pasażerów, ale z nowych autobusów zadowoleni są również kierowcy. I ogrzewanie po prostu, no jak to w nowych pojazdach, no po prostu no bez stuków, bez puków, bez jakichś szarpań kierownicy, no. Jest różnica między 20-letnim a nowym autobusem. Dwa nowe autobusy zastąpią dwa stare. Póki co to wymiana, podkreśla wiceburmistrz, ale w planach jest poszerzenie taboru, a tym samym także usług w zakresie transportu. Pierwsza jazda nowym autobusem zaliczona. Tak, no dzisiaj mieliśmy okazję na rynku cieszyńskim zrobić dwie rundki. Wprawdzie normalnie nie pozwalamy na to, żeby autobusy jeździły po rynku, ale dzisiaj szczególny dzień, dwa nowe autobusy, które zostały zakupione w ostatnim czasie. Bardzo się cieszymy, że nam się udało. Dwa Solarisy, wprawdzie Euro 6, czyli jeszcze diesle, ale na pewno lepsze niż te, które mamy w tej chwili w taborze i myślę, że kolejnymi krokami to będą zakupy kolejnych autobusów, bo ten tabor powinien spełniać oczekiwania, już najwyższe standardy. Mówię o klimatyzacji, niskiej podłodze, no i też wszelkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Bo to no, całkowicie nowe autobusy z tego roku, rok produkcji 2019. Tak, dokładnie z tego roku autobusy, które uzyskały tytuł autobusu roku 2017, ale produkowane teraz w tym roku. Także mieliśmy niesamowite szczęście, że jeszcze w tym roku, przed końcem roku zostały przesłane do nas. Warto również wspomnieć, że od nowego roku ceny biletów pójdą w górę. Bilety jednorazowe kupowane u kierowców będą kosztowały 4 zł, obecnie jest 3,40, mówię o bilecie normalnym. To jest spowodowane tym, że kupowanie biletów u kierowców wydłuża nam czas przejazdów i spóźnienia na liniach. Bilety jednorazowe w ramach tak zwanej elektronicznej portmonetki, czyli płatności kartą miejską albo kartą bankomatową, z 2,80 na 3 zł. Tu są podwyżka jest uwzględniona ze względu na przede wszystkim wzrost kosztów związanych z paliwem, z wynagrodzeniami. Natomiast nie podnosimy cen dla biletów miesięcznych, dla biletów okresowych 7 i 15-dniowych oraz biletów semestralnych. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy korzystali z możliwości karty miejskiej, stąd te bilety okresowe pozostają bez zmian.
zmian. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.